Cześć, z tej strony Sławek. Za chwilę jadę do małej miejscowości, małej wsi. Nazywa się Jeldon albo Jelden, różnie jest pisana. Nie znam poprawnej wypowiedzi tej miejscowości, ale mamy do przekopania tam 55 akrów pola, jeszcze nie kopanego, więc nie wiadomo co tam będzie. Ale fajna jest historia, bo w tej wsi na końcu wsi są pozostałości jakiegoś zamku, jest on na prywatnym terenie. No, są same pagórki zostały, nic tam nie ma, są na prywatnym terenie, tam nie ma jak wejść, bo tam sprawdziłem na mapach, ale tam podjadę teraz, zobaczę, jeżeli tam coś będzie widać, to pokażę jak to wygląda. Dobra, no to jedziemy tam, pół godzinki drogi to jest od nas, ode mnie raczej. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pogoda dopisuje. Słoneczko świeci i trochę w nocy padało, więc będzie trochę mokro. Ale... O, jest 7:28. Dobra, no to do zobaczenia na miejscu. Byliśmy na razie 4 osoby są, jesteśmy dość wcześnie, ale tak jak powiedziałem, podjadę do tego zamku tam zobaczyć co tam jest. No i tak jak przypuszczałem, że za tych wałów, za tych pozostałości fosy i tego wszystkiego nic nie widać z ulicy. Jak patrzyłem na Google Street View, to ładnie wszystko było widać, ale jak wiadomo, Google jeździ z tą kamerą na tym samochodzie, dość wysoko ją mają. No ale jak się stanie, to lipa jest. No to co? Nie, no trzeba jakieś śniadanko zjeść. Trzeba zapłacić za wejściówkę 12 funtów, jakby ktoś był zainteresowany. W opisie filmu podam wszystkie linki do naszego klubu Tryzaurus, do naszego forum, na Facebooka też mamy. No i nie wiem czy mam. O, zobaczę. Nie zapomnijcie kupić poszukiwacza, jest to pierwszy numer, bo czwarty nowy numer, który mam, jest w domu. A ten jeździ ze mną w samochodzie. Tak więc, kto jeszcze nie kupował, jest 4 numery w plecy. Cena to 11 złociszy. I mamy również swój dział poświęcony naszemu klubowi. Jest poszukiwania, nie, jak to jest? Poszukiwania za granicą, czy Wyspa Skarbów to się nazywa. To Wyspa Skarbów, jakby ktoś chciał poczytać. Fajna gazetka, super wydanie. Naprawdę dobrze się czyta. Dużo poszukiwania, testy wykrywaczy, ABC poszukiwacza, więc zapraszam do lektury. Posiedzę chwilę, tutaj zobaczymy jak tu wygląda sprawa. O, tutaj chłopaki piwko już mają. Tak, raz wypiją i do 5 skończą. Dobra, no to do zobaczenia. Wkrótce. No dobra, zapłaciłem kaskę. Chwilę posiedzimy. Rękawiczki. Zakupione na karbocie. Fajne. Są chyba wędkarskie, tak? Bo można palce wystawić. Bardzo się przyda. Telefon przy sobie, ktoś będzie dzwonił, czy jakieś tam zdjęcie, czy coś nagrać. To będą, nie trzeba będzie zdejmować. Fajne, wygodne, akurat mi pasują, mam duże ręce. Jakieś pudło na znajdki. Zapasowe baterie. Jerzyki w Tesco 5 za funta. I nic, no i siedzimy, czekamy. Jeszcze dwie osoby dojechały przed chwilą. Oko, fajna pogoda. No, jak to się mówi, że zawsze coś, nie? Kurwa, wszystko wziąłem. Wziąłem spodnie, wziąłem dwie łopaty. Wziąłem spodnie przeciwdeszczowe. Kurtkę na wszelki wypadek, wszystko. Ale kurde, słuchawek nie wziąłem. Po co? Trzeba gdzieś ratować gównem. Bo bez słuchawek tutaj nie pochodzisz. Zaraz będą sykać wszyscy. No nie dziwię się, bo to przeszkadza trochę, jak to jest bez słuchawek chodzi. Trzeba będzie się tym jakoś ratować. Słuchawki od telefonu. Wstyd. Dobra, nara. Kuźwa, coś mi do nosa wpadło. Krótka przerwa. Jest za 10 czy tam za 5, 12. No i chujnia, no. Tam trochę chłopaki kopią. Ładna pogoda dzisiaj jest. Trochę wieje, ale bardzo, bardzo przyjemnie. Przejdę na to drugie poletko, co tam jest, bo biednie dzisiaj, biednie. Kurde, wiatr. Będzie szumieć. Dobra, zaraz pokażę, co tam wydłubałem. Więc tak, od godziny 9:30 mamy muszkietówkę. Ło,
strasznie poważne. I jeszcze jedna rzecz. Nie wiem dokładnie, co to jest. Tam ktoś mi powiedział, że to jest część pieczątki, pieczęci jakieś. Płaskie ołów, ile to tam może mieć? Pół centymetra, może trochę więcej, centymetr. I ewidentnie jest na tym mały krzyżyk. No, fajnie, zgrabnie to wygląda, no ale jak na tyle czasu, to tak trochę ubogo. No i plus jakieś śmieci, nie? Tu mamy jakiś strumyk, tam płynie. O, tam w tle daleko, daleko widać kościół. Wszyscy chodzą, wszyscy szukają, a nikt nie kopie tak naprawdę. Szkoda, bo fajna okolica, no. Można powiedzieć historyczna, no ale na tym polu to strasznie. Dobra, idę do samochodu, idę podładować telefon. Idę coś zjeść, coś wypić. Wszyscy wracają. O 12. Na przerwę, zrezygnowani, głowy spuszczone w dół. No ale tak jest, nie? O, jeszcze chwilkę. I idziemy dalej. Nie ma co siedzieć, a skarby uciekają. Nie wiem, czy będzie słychać, ale strasznie wieje. Ale tutaj coś tutaj musi być. Proszę. Pierwsza monetka w ogóle jakakolwiek dzisiaj. Dość duże. Wiktoria chyba. 1800. Lepiej niż na tamtym polu. Dobra, na razie. No więc tak, od czasu tamtej monetki minęło ze 40 minut. I znalazłem dwa śmieci. Śmiecie. O, lipa straszna. Lipa straszna. Jestem na końcu tego drugiego pola. Jakoś ta monetka jakoś mi tak nastawiła na... Będzie dobrze. Ale kurwa, nie jest dobrze. Jeszcze chwilę pochodzę, idę do auta. Napiję się. Nie wiem co. Jeszcze przyjdę, że nie jest do domu tak naprawdę, kurde. Fajna panoramka z tego jest. Fajna panoramka. Fajny, ładny widok jest tutaj z góry. O, daleko, daleko, daleko. Nie wiem, czy będzie widać. A, kościółek jest tutaj. Ten telefon nie lubię przyjrzeć, bo kiedy jakoś jest później. W samochodzie mam aparat, ale nie jest. Jakieś stare buty, dziura w bucie i słoma mi wchodzi, tak kurde wbija się i migruje siano z butów, słoma z butów. Cały czas chłopaki chodzą, nie za dużo jest zabezpieczone, 2-3 17 osób jest na tym polu, tam widać jeszcze tam z 10 osób też. Fajny relaksik. Fajnie spędzony dzień. No nie cały, tak. Tam rozmawiałem z jednym gościem. Oczywiście dwa hamery, jakieś trzy rzymy, jakąś klamerkę. Jakoś mi się wierzyć nie chciało, że on tutaj to znalazł. Bo nic tutaj nie ma. Mało kto kopia, a on tak patrzy, ty rzadko mało kto kopie. Jedna osoba, kościół siedzi po tamtym po lewo, gdzieś tam siedzi kościół i kopie od 10 minut jednym dołu, czy od 20. A tak to wszyscy chodzą, mało kto się schyla, żeby coś tutaj dziabnąć. Tutaj znalazłem. Tutaj znalazłem. Nic się nie dzieje, kurde. Nikt nic nie kopie. Oni teraz chyba w przyszłym tygodniu, oni mają jakiś zjazd, albo będzie bank holiday. Mają trzydniowe takie kopanie, organizują gdzieś.
chyba 58 funtów za 3 dni, albo dwie dychy za dzień. Idę jeszcze pochodzić. O! Kopię. No już pokopał. Kopał. Do torby. Śmieci. A tamten jeszcze kopie, w tej dziurze siedzi. A to tam musi jakiś skarb być. No, zakopał. Dobra, idę sobie pochodzić jeszcze i spadam do domu później. Jak nic nie trafi, to do domu idę. Nera. Już zacząłem się powoli denerwować, bo miałem naprawdę kilka fajnych, dobrych sygnałów, a wyjmowałem tylko kawałki jakiejś pogiętej blachy. No a co się okazało, że tutaj za drogą, na polu obok, rozbił się podczas II wojny światowej amerykański bombowiec. Zasiał te pola tutaj właśnie takimi kawałkami blachy. Tutaj te pola okoliczne. I nawet taki kaliber wyciągnąłem dzisiaj. Nie wiem, czy to akurat z tego samolotu, czy nie z tego. Ale w tamtym narożniku tam masa śmieci, tam jest właśnie takich kawałków blachy. No co metr, co dwa, co trzy, ping, kopiesz, wyjmujesz kawałek jakiejś blachy. No ale nie był to zwykły śmieć, były to szczątki samolotu, więc dobre i to. Oczywiście wszystko już jest w śmieciach. Nie będę tego taszył do domu, zostanę wyrzucony. Jeszcze mam 16% baterii, coś tam nakręcę, jak nie to... Dopiero w samochodzie, ale wątpię, że coś znalazł, bo już przez tyle czasu nic nie znalazłem, to już lipa będzie. No dobra, tak więc nera.